ja to cały czas powtarzałem, ja że nie czułem się nigdy faworytem. Po prostu robiłem to, co kocham, to, co mi Bozia dała i starałem się robić to jak najlepiej. Tak jak to czuję, to gdzieś, jak to mam w sercu, jak wiesz. I może dla kogoś byłem faworytem, dla siebie samego ja po prostu robię to, co kocham i to jest najpiękniejsze. I naprawdę totalnie nie czuję żalu, że w ogóle odpadłem. Się cieszę, że doszedłem tak daleko.